Dziękujemy bardzo. To była próbka możliwości Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Jeżeli tę próbkę doceniamy i podobała się, to poproszę teraz o oklaski. Dyrygent, podinspektor Janusz Szepizur, 50-osobowy skład, pełny skład, można powiedzieć, gospodarzy. Ta pierwsza piosenka nazywała się Warszawa w marszu, ale tak marszowym krokiem coraz więcej osób po placu podąża i do nas przychodzi. Pomyślałem sobie, że możemy ją spokojnie, gdyby nie prawa autorskie, do własności nad utworami, kompozycjami nazywać Białymstokiem w marszu na planty już wkrótce. A teraz pozostajemy wszyscy w klimacie koncertu, gwiazdy dzisiejszego wieczoru, tak możemy powiedzieć. Przed nami jeszcze 7 utworów. Putin on the Ritz, to już za chwilę. Children of Sanchez, Petit Flair, Libertango, to są takie znane utwory, które kontekst Denty mają, coraz częściej ten kontekst przybierają, również dzisiaj przybiorą. Summertime, też popularnie grana melodia. No i Song of Samba, to będzie temat z filmu Czarny Orfeusz. Wreszcie zacznij od Bacha. Tę piosenkę w oryginale śpiewa, kto wie? Bardzo dobrze. Pani w żółtym deszczaku odpowiedziała wspaniale, Zbigniew Wodecki. A być może ktoś z Państwa wie, kto ją zaśpiewa dzisiaj. Zbigniew Wodecki, reprezentacyjnej orkiestry policji, czyli pan Jarosław Plichta. O, jest to ten pan. Podobny nawet trochę, co? Kochani, przed wami w pełnym składzie reprezentacyjna orkiestra policji, podinspektor Janusz Szepizur jest dyrygentem tej orkiestry. No i to jest dowód, ten koncert i ci panowie na tej scenie podczas tego festiwalu, jego trzeciej edycji o charakterze międzynarodowym, są dowodem, mówiąc językiem już stricte państwa branżowym, są dowodem na to, że policja to nie tylko tradycyjnie, żargonowo zwane lizaki, nie tylko pałki albo pały, nie tylko czynności protokołowane, nie tylko przesłuchania, a jeżeli przesłuchania, to muzyczne również mogą być, ale także dobrze zaaranżowane utwory wykonane przez orkiestrę. Tym razem orkiestrę dętą reprezentacyjną, orkiestrę dętą policji. Bardzo proszę, przywitajmy ich brawami i zaczynamy koncert!
Nie będę się wstydził. Ej, ktoś Nie podobnie. Tak, u nas nie podobnie.
Thank you.
A ty, Karolina, czemu jej tańczyłaś? Kolejny tańczy. Karolina, tańczy. Ja thank you.
Tradycyjnie to dla was, dziewczyny. Uczonych cicho przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj! Tu musisz stać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież. Poranny swój żar i rusza cień tu i marsz. Po górze wkrząta się ta górzesza. Znasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj! Ty musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież. Poranny swój żar i rusza cię długi marsz. Do gór drzew krząta się ptaku wrzesza. Witaj! Przepisora, bardzo serdecznie dziękujemy. W tej chwili, moi drodzy, pani Beata Zadykowicz, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Białymstoku, który jest też organizatorem spotkania orkiestra trzeciego już o charakterze międzynarodowym, wręczyła bardzo wielki puchar. Ja wiem, że orkiestra w Białymstoku czuje się dobrze, jest nie pierwszy raz. Teraz już będzie uśmiechnięty, orkiestra szczęśliwa. Stres za nimi, podróż przed nimi, bo aż do Warszawy. Panie dyrygencie, wyczuwam po pańskim wyrazie twarzy, że pan chciałby parę słów powiedzieć do publiczności w Białymstoku. Orkiestra, moi drodzy, orkiestra reprezentacyjna policji była przygotowana po policyjnemu do tego występu. Pan dyryger podszedł do mnie przed występem, mówi: pana, proszę bardzo, to jest protokół, spis utworów, podpisane wszystko. Proszę bardzo, oddaję do pana ręce, proszę potwierdzić odbiór. Potwierdziłem. Dziękujemy bardzo za ten występ.
Jednak pan Janusz Trzewizor chciałby powiedzieć coś do swoich podopiecznych, a państwo chyba proszą o bis, z tego co słyszę. Podoba się występ orkiestry? Odpowiedzcie oklaskami, to jest najlepszy kontakt publiczności z artystami. Jeżeli tak, to mocno, głośno w Białymstoku. Równolegle tutaj parę słów wyjaśnienia również dla naszych gości. Policjantów w Białymstoku odbywają się w ramach Dni Miasta, 16 już raz. Uroczystości w parku dużym, takim pięknym planty, na które was też zapraszamy. Od godziny 20 jest duży koncert, stąd rozpierzchła się publiczność na dwie strony miasta. No ale ci najbardziej wierni fani, również wasi pozostali, chcieliby posłuchać jeszcze jednego utworu, przynajmniej jednego utworu na bis. Bardzo proszę. Tak, tak, powinny tutaj pojawić się brawo. Najbardziej prestiżowa orkiestra policyjna w naszym kraju. Myślę, że po dźwiękach bardzo profesjonalnie zaaranżowanych było to słychać. Dziękujemy bardzo orkiestrze, dziękujemy bardzo państwu za wysłuchanie.